Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Bardzo oldschoolowo wyglądające piwo, troszkę jak sprzed lat. Das Klassische Hansa Export. No i tak sobie myślę, kurczę, ale co, kto to właściwie robi? No i jest gebraut und abgefüllt im Auftrag der Dortmunder Hansa Brauerei GmbH Dortmund. No nie znam, nie? Za bardzo, no ale wygląda na to, że to jest piwo w stylu Dortmunder, czyli eksport tutaj jest jak najbardziej na miejscu. Okazuje się, że to robi browar Dortmunder Aktion Brauerei, czy jak nam się nazywa, czyli DAB, czyli no, producent właśnie Dortmundera. O Dortmunderze jest osobny odcinek piwnych stylów. Generalnie można powiedzieć, to jest taki, jak sama nazwa mówi, piwo z Dortmundu. Kapsel złoty Golas. Ja tutaj sobie tylko szybko popatrzę na paragon, ile ono kosztowało. Tak. Hansa. 59 eurocentów. 59 eurocentów. Mniej niż 60 eurocentów. To jest, żeby was nie skłamać, dokładnie 0,59 razy 4,50, 2,65. Dobra. Czy warto? Kapsel Golas, także wygląda to wszystko tanio, nie? Koresponduje to z ceną. Słodowy. Pachnie jak jakiś taki Helles. Dortmunder, no jak sama nazwa mówi, jest to piwo z Dortmundu, ale jest to taki, niektórzy mówią, pils na twardej wodzie. Czyli dość goryczkowe jednak piwo. Zawartość alkoholu 5,1, Stammgewürze nie mamy, ale na Hansabier.de możemy sprawdzić. Otóż pilsa też mają. Mają pilsa i eksporta. Pils to jest 11,8 ekstraktu, a eksport 11,9, czyli praktycznie niewielka różnica. Co ciekawe, na stronie to piwo ma 5% alkoholu, tu ma 5,1, więc nie wiem, kto jest nieaktualny. Dobra, złociste, idealnie klarowne, średnio pęcherzykowa, niezbyt obfita piana. Tak jak powiedziałem, słodowy. Zum Wohl. Mocne wysycenie. Troszkę bardziej treściwy niż przeciętny pils, czyli treściwość taka bardziej z Hellesa, no bo wiadomo, niemieckie pilsy są wytrawne do kości. Tutaj tej takiej bagietkowej czy jasnego pieczywa słodowości jest troszeczkę. Dość wysokie wysycenie, takie jak to w niemieckich pilsach. Jest goryczka, lekko korzenna. Za 2,60? Proszę was. Znaczy nie. Piwo jest dobre. Po prostu. Piwo jest dobre. Jest goryczka. Jest słodowość. Tak szukam, czy jest ten mineralny charakter Dortmundera, nie? No bo twarda woda będzie dawała takie trochę specyficzne odczucie. No myślę, że można go sobie wyobrazić, ten mineralny charakter tej wody. Za 2,60 to jest mistrzostwo świata. Naprawdę. Teraz ja się zastanawiam, czemu na przykład zamiast te wszystkie takie dziwolągi to czemu na przykład Lidl nie wprowadzi takiego piwa taniego gdzieś tam z jakiegoś browaru i jakiś tam niemiecki tydzień. Nie te, wiecie, wielkie Krombachery, Warsteiner, ale właśnie coś takiego mniejszego browaru. Nic specjalnego. Wiadomo, to byłby problem, bo to jest butelka zwrotna. A jak to tam zwrotną butelkę? Browary w ogóle podobnoż w Niemczech nie za bardzo są chętne sprzedać ci piwo ze zwrotną butelką, jak wiedzą, że ty nie oddasz tej butelki. Naprawdę. Bo butelka oficjalnie jest bardzo tania. 8 eurocentów.
To jest 32 grosze. Ale zamówienie takiej butelki to jest prawdopodobnie, ja wiem, 30 eurocentów, 25, 20. Czyli to im się nie kalkuluje. No i wiem, że na przykład jak jeszcze Kraina Piwa pod wodzą Grześka Zwierzyny sprowadzała Schlenkerle, to Schlenkerla była bardzo nierada, że oni nie chcą im dać butelek na wymianę. Naprawdę. Także może tu leży Hier liegt der Hund begraben, tak? Jak mawiają za Odrą, że takie piwa się nie pojawiają. A szkoda. Bo to naprawdę bardzo solidne, bez fajerwerków, ale i tak miażdżące każdego naszego koncerniaka, no poza porterami bałtyckimi, ale każdego jasnego koncerniaka. Bardzo przeciętne, tanie piwo z Niemiec. Niszczy każdego jasnego koncerniaka z Polski. Niestety. Ma goryczkę, bo ma jakiś tam smak słodowy, nie jest puste. No, ale to jest też kwestia rynku. Czyli być może na polski rynek to piwo byłoby za gorzkie. To nic. W każdym razie Hansa Export, tanizna, ale naprawdę nie widzę tutaj niczego, do czego mógłbym się przyczepić. Jest naprawdę bardzo solidnie, bardzo porządnie. Co ciekawe, no tutaj na tym historii i tak dalej nie za bardzo w ogóle coś piszą o tym, że to jest Dortmundera, a nie jest, że w 71 oni kupili chyba tę markę. Tak, chyba oni, albo nawet nie, w 1902. Tak, bo oni w 1885 to było Borussia Brauerei w Dortmunderze. Dortmunder Borussia Brauerei, a w 1902 nie, w 1902 to jeszcze było Dortmunder Hansa Brauerei, a w 1971 połączenie z DAB-em. I jeszcze zaczęli coś tam sprzedawać do tego. Tak mi się wydaje, bo tak na szybko czytam z ich strony. No w każdym razie, naprawdę spoko piwo. Prost.